Witam, witam, siemaneczko, z tej strony Maksim, a to jest kolejny odcinek, już drugi z Card Life'a. Widocznie spodobał się wam ostatni, naprawdę wam się spodobał, aż się zdziwiłem, że aż tak bardzo. No ale cóż, zobaczymy jak teraz nam pójdzie. Ogarnąłem trochę mniej więcej zasady, jakie rządzą się tym światem i ogólnie crafting. Teraz spróbuję ogarnąć do końca, bo ogólnie czytałem wiki, ale nie za bardzo ten. O, mogę continue dać, ale nie, nie wgramy tam. Single i damy play na nowo, bo chcę wyciąć sobie twarz, już wiem przynajmniej jak to się robi. Nie będziemy wiecie, z taką twarzą jak ostatnio. I jedna ważna rzecz, nie przybliżać obrazu. Nie przybliżać obrazu, bo wtedy nie da się cofnąć. I cóż, to teraz możemy w końcu naszą postać zrobić. Najpierw wybieramy arenę, jaką mamy do naszego cięcia, czyli wycinamy jakby pierwszą część. Ja sobie zrobię, no nie wiem, ja nie jestem dobry w wycinankach, taki no w miarę. Pomyślmy, co może być. Zrobię takie kółko, nie? Wiem, że to... O, Boże! Widzicie? I to jest nasza arena, Jezu! Jak ja jestem tu zły! Dobra, nigdy nie klikajcie tego przycisku, proszę, nigdy. Nigdy! Tutaj można chyba zapisać. Albo odtworzyć coś. Właśnie, tu jest taki system, że można coś, kogoś, twarz chyba wgrać. Więc jeżeli macie kolegi twarz, to możecie sobie wgrać. Tak, ogólnie. Co by zrobić? Chcę mieć wielki napis M na... O, jako Maksim, nie? Patrzcie, musi być, o, połączone dwie linie, żeby wyszedł. M, jest pięknie. Widzicie, jak to wygląda po prawej? Czy ja mogę to obracać? Mogę, wspaniale. Okej, M na mordzie może być. To niech będą brwi, nie? Niech będą... Czy ja mogę takie włosy wyciąć? Takie... Kurde, nie wiem. Boże. Nie. Nie! Dobra, niech zostanie. Boże, co się stało z tą tutaj twarzą? A, tak wycięło dookoła. W sumie fajny efekt taki, nie? Boże. Dobra, niech będzie. To nasze pierwsze wycinanka. Może nam się nie podobać. Takie o. O, kurwa. Nie wiem jak to wygląda, ale okej. Zróbmy oko. Zróbmy takie, wiecie, takie... wygląda kuźwa jak jakiś duch, nie? Nawet, ej, ale fajnie wygląda, fajnie, nie? To jak na pierwszą... Jezu, to nie robi za brwi, albo takie zmarszczenie czoła. Ja go skrzywdzę do końca życia. Dobra, nos. Nos niech będzie... Taki ser... Kurde, nie! Jak się cofa? Nie da się cofnąć swoich ruchów. No jeden tak jakby do tyłu, nie da się. Dobra, nie zróbmy mu drugą... zróbmy mu wąsa. Nie, teraz wygląda jak kuźwa Hitler. Musimy mu dorobić... O, takiego... O... O! Le... Brwi jakieś. No rób, przycinaj. No dawaj, o. No. Czasami to nie działa, widzę, kuźwa. No wycinaj! Boże! To powinno tak działać, że o. Powoli, dobra. Jezu, jak się kurde... Zróbmy z niego Naruto teraz. On jest wszystkim i niczym, Jezu. To bardziej wygląda jak pierdzielony kot. Nie chciałem kota, ale kot z wąsem wyszedł. No dobra, niech będzie. Zróbmy mu klatę. Takie serce. Najpierw wytnijmy. Może nie będzie taka. O. O. Serce, no niech będzie serce ładne, no tak ładnie tu pasowało. Co wy tu jeszcze wyciąć? Kurde, macie jakieś pomysły? Cholera. Oprócz kutasów, nie? Bo. Na pewno będzie taki pomysł. Niech zróbmy z tej strony. Pomyślmy. Nie wiem co. Kurwa, no może.
Nie wiem, po czemu zrobiłem ten trójkąt. Przepraszam, kurde. What the fuck? Nie mam pomysłu, co tu zrobić. Dobra, nie, wiecie co? Jeszcze raz. Niech będzie może... Mnie serce. Niech będzie... Taka wyrwa w sercu, on niech będzie. Dobra, brzuszek, niech będzie brzuszek. Brzuszek też będzie, wiecie, taki. O. Dobra. W brzuszku będzie jedzenie. Nie wiem. Nej, czemu nie. What the fuck? Czemu nie. O, to będzie taka, wiesz, mięsko. Tu pępek może być. Kurde, nie wiem co wycinać. Nie miałem pomysłu, nie myślałem nad tym. Co jeszcze w brzuchu może być? Jakieś blizny, nie? Jak Geralt miał. Takie fwoje. Zrugany przez życie, nie? Ale girki? Nie, girki. Girka niech będzie taka. Z palcem. Dobra, wycinać. Co mogę w girce wycinać? Boże. A to ręka! Ręce mogę... O, tu mogę coś jeszcze? Nie, ręce, nogi nie mogę. Czym nogi mogę? Mogę nogi. Aha, ręce z dwóch stron. A, rozumiem. Czyli takie mogę szramę zrobić, nie? Taką szramę, kurde, na ręce. Taką, wiecie, węża. Z tej strony. No, nawet fajnie wygląda. Jezu, co ja z nim zrobię? To pierwszy projekt! Podarujcie mi to. Dobra. Nogi. Na nogach zrobimy... Kurwa, słoneczko. Ja pierdolę, nie mam pomysłu. Boże, nie! Chociaż... Wiecie, ty też ma swój urok. A, ta-da-da! To nasza pierwsza postać. Boże, kochany. Dobra. No dobra. Wiecie co, muszę wam przyznać, że drugi raz ten jest wstęp. Przed chwilą zrobiłem takie cięcie. Takie szybkie, bo mi się po prostu nie chciało użyć łapek. Nie wiem, czy teraz jest ta postać, którą przed chwilą skartowaliśmy. Mam nadzieję taką, że jest. Niestety podglądu nigdzie jeszcze nie ma. Dobra. Co jest z tym dziwnego? Drzewo trzyma się na ostatnim możliwym, kurde, ogryzku. Okej, zróbmy to szybko. Potrzebujemy jedzenia. Jedzenie wypada z bestii wszystkich, czyli jak na razie tylko z dwóch, niedźwiedzia i wilka. Tylko są takie na razie te dwa rodzaje zwierząt, to chciałem powiedzieć. Dobra, potrzebujemy bardzo dużo drewna. I wtedy będziemy mogli się zacząć troszczyć o naszą bazę. Którą powinniśmy stworzyć gdzieś blisko jeszcze jakiegoś wejścia do jaskini, żeby móc kopać jakieś surowce, bo im lepsze, im głębiej, tym lepsze też surowce, to tak jak w Minecrafcie. Kto rozumie takie gry, to, kto już grał w takie gry, to powinien wiedzieć, jak wygląda schemat ogrywania takich gier. Potrzebujemy dużo jagód też, dlatego zbieram je. Okej. Okay. Zbierajmy wszystko, co się da. Dozbierajmy tak do 40 tego drewna. Ale te odgłosy są naprawdę niezłe. Takie przez echo. Dobra. Mamy wystarczającą ilość drewna. Teraz jeszcze tylko te ostatnie jagódki. A, już zrobię się głodny. Ile jedna jagódka starcza? No, na mało. Naprawdę na mało. Kurde, 10 jagódek. Zżarłem. Mało to dało, dobra. Weźmy na górę się, wrąbmy. Czy ja mogę tak? Mogę pionowo praktycznie wchodzić. Muszę uważać na te wilki. I poszukajmy jakiejś jaskini bezpiecznej. Gdzie będę mógł. O! O! O takie coś mi chodzi. Dobra, skraftujmy kill off.
Co mogę? Tu mogę ściany, tak? Mogę ściany, mogę, pięknie. Ile taka ściana kosztuje? Taka ściana kosztuje, już wam mówię, gdzie to jest. 6. 6 drewna, spoko. Mogę... Aha, to jest takie przywieszane. Light, spoko, spoko. Fajnie by mieć taki ten... Fajne kilofy, kurde. Będziemy, dostaniemy jeszcze iron, copper. Aha, dobra. To chcę skustomizować. Jest. O, zróbmy fajny kill-off. W końcu coś, kurde, mogę zrobić, nie? Zróbmy go takiego... O, takiego... O. Boże. Nie, to jest zło. Rączka. Boże, jaki jestem słaby w wycinaniu. W rączce zróbmy takie wygłębienia, nie? Jakieś takie, wiecie, takie liczenie, jakby ktoś liczył, ile już dni pod ziemią jest, albo coś w tym stylu, nie? Tutaj, o, tutaj. Boże, ja tutaj tylko mogę, o. Fajne nawet, ej. Pięknie. Okej, create. Mamy swój własny kill-off. Dobra, jest na trójce. Ach, pięknie wygląda. Taki tak fajny ostrze ma, nie? W sumie. Wykopmy trochę kamienia, bo potrzebuję kamienia do lepszego kill-offa, lepszego miecza. Dobra. Półchłodnia. Tak, ta. Torch. Mogę customizować? Nice. Zróbmy takie. Nie mogę. Aha, muszę. Muszę po prostu między tymi się ten... Jezu, jakie to wygląda, kurde, ciągle chylowo. Dio, bum. Dobra. Dobra, 7. Pięknie, czy ja mogę to umieścić? Nie, mogę coś walnąć z tego, ale fajnie. Jak coś umieścić? Mogę coś walnąć z tego, ale fajnie. Ciekawe, czy mogę podpalać coś. Ej, czekajcie, podpalę coś. To w końcu karton, nie? Ej, a może to się boją tego zwierzęta, nie? Trzeba by sprawdzić później. Bardzo ciekawe. Dobra, kopmy dalej. Zimna pochodnia. O, jest takie wall. Spoko, bez kustomizacji, bo nie musimy wszystkiego. Potrzebujemy o pochodni, która będzie tu. O, jest! Pięknie! Ha! Nasza kopalnia pierwsza, spoko. Ciulowa. Ale nic innego tak na razie nie ma, nie? Potrzebuję kamienia. Chcę kamień. Kompakt to chyba taki, wiecie, taki kamień ściśnięty. O, kurde, przecież mamy. A, muszę to. A, teraz mogę. Spoko. Spoko. Kumam. Chwilka. Zróbmy jeszcze raz. A ze stołna są inne rzeczy, czy takie same? No właśnie, nie wiem. Ale czemu ja nie mogę od razu. Nie ma tutaj. Aha. Możemy zrobić to w taki chyba sposób. Wybrać najpierw item, nie? Bo jeszcze tego nie zaplanowali. Item zobaczyć. O. O. I możemy dopiero... Nie? Ej. Może jeszcze inaczej. Może najpierw drzewo. A potem... A potem... Tron. Wooden bed. Wolf belt, okej. Okay. Musimy na łóżko mieć skórę wilka, spoko. O, skrzynka. Wspaniale. Zróbmy ten miecz, ja chcę ten miecz. Miecz z drewna, nie? Znaczy, przepraszam, z stone. Mamy stone'a. Ale ja chcę, nie... Kurde, no... Ale ja nie mogę stworzyć innych rzeczy? Tylko łopatę? O co chodzi? Kurde, nie rozumiem. Wiecie co, to jest nawet dobre miejsce, bo blisko mamy drzewa. Wilki mamy blisko. Stwórzmy, kurde.
się boję, że coś się spieczyło znowu i... I nie mogę tego stworzyć, bo... Jak daję stone, to mi się spadę zmienia. Ja pierdyle. Uroki alfy, nie? Just compact. Aha, teraz mi się nagle zmieniło. Jak to drewno, no. Nie. A do góry. O! Aha! To. Rozumiem. To jakby zostaje na samym dole i nie można potem tego przesunąć. Okej, rozumiem. Gra jest jeszcze niedorobiona. Możemy to wykraftować. Właśnie, kustomizacja broni to przede wszystkim. Czy ja mogę zrobić takie? Czekajcie. Jezu, to wygląda jak wielki nóż do masła. Zróbmy mu takie, wiecie, kolce takie. Fajnie to wygląda. A rękojeść? Jak mogę daleko się posunąć? Jezu! Kustomizacja broni już mi się podoba. Jej! Tak jest! Patrzcie, nasza pierwsza broń! Taka lepsza. O! Chodźcie wszystkie wilki do mnie, ciule moje. Ciule, ziule, dzikie węże. Dobra. Potrzebuję kilofa lepszego. Zbliża się chyba noc. A noc nie jest zbyt dobra, oczywiście. Wiecie co, zbudujmy może, jeżeli już mamy ten stone. Wall. Ile mogę? Raz, dwa, cztery przynajmniej potrzebuję, żeby się okryć, nie? Dobra. Mamy kamienne ściany. Spoko. Ale... Musi być idealnie płasko. Chwilka, sprawdźmy to. W sumie szpadel by się przydał, by się szybciej pewnie kopało dirta. Czekajcie, bo te kurde ściany. A może to trzeba na podłodze postawić? O, to by zresztą miało jakiś sens. Jest jakaś podłoga? Foundation. Stone, square, foundation. 9. No, o, to ma sens. Spoko. Postawmy ją tutaj. Przy drewnie. Pięknie. Teraz 8. No i to jest, kurde, normalne. Spoko. Nasza pierwsza chata. Czy ja będę mógł w tym drzwi zrobić? Czekajcie, żebym się nie... Aha, jestem głodny. Dobra. Czy ja mogę jakieś drzwi zrobić? Kurde, Discord mam włączony? Zapomniałem. Są! Jednego kuźwa kamienia. Czekajcie, gdzieś tu był kamień. Jest tu kamień. Aha, tu ja mam przecież stone'a. Kurde, i to ile, nie? Mogę z tego zrobić pochodnie jeszcze. O! Mogę podwójne łóżko. Jeny, fajnie. Potrzebuję drzwi. Nie, nie, obrazku. Drzwi, drzwi, drzwi. O, są. Craft. Czy ja mogę to kustomizować? Zapomniałem. Boże, czyli tu wszystko mogę kustomizować. Mamy swoje pierwsze drzwi. Pierwsza chata. W sumie dachu nie ma. A w sumie, sprawdźmy coś. 8, nie. Sprawdźmy coś, ja chcę sprawdzić, czy dach. No nie, dach. O, jest. Customis. Pięknie, mam dach. I co, mogę wyciąć w nim dziurę, nie? Czy nie? Nie. Jeszcze raz. O. No, mogę wyciąć. Czekajcie, a zrobię to w taki kształt księżyca. No, dajmy na to, że to jest księżyc. I create. Spoko.
i 9. Jest. Wygląda już to jakoś. Chodźmy zginąć na wilkach. bo potrzebuję skór. Szkoda, że nie mam łuku, cholera. No, chodź, chodź, chodź. Chodź, kochanie. Frajerze! Rozwalę cię moją mocą. Pięknie. O ty kurde. Czy ja... Szkoda, że nie mogę się bronić. What the fuck? Spierdzielamy. Dobra. Muszę się trochę uleczyć, a uleczam się czym? Jedzeniem? 9? Tak, jedzeniem. I to od razu. Wspaniale. Mogę huntować wilki. Huncić. Ile potrzebuję na ten? O, cholera. 6. Dobra. To jeszcze potrzebuję zabić 4. A tu chyba są 4. No chodź, wilku. A jak 7 działa? Nie działa. Tyle? Bez futra? Jestem zawiedziony. A 7 jak... Aha, 7, 0. Nie mogę zjeść więcej, chociaż... Znów słyszę wilka. Tutaj jest. Dobra, chodź tu, wilku. Ty! Dobra. 2. Kurde, nie mam żadnych tych skór. Będę trochę musiał więcej pochundzić ich. No dobra, ale w sumie mamy naszą nową chatę. Nazwijmy ją księżycową chatą, bo wiecie, z księżyca jest. Tutaj, kurde, przydałoby się jakieś surowce wykopać. Gdzie ja chatę mam? Halo, zgubiłem chatę? Jest chata, Boże, jak dobrze. Wracam. Pełny jedzenia, o właśnie, 0. Zrobimy kiedyś o wiele. O, nic, nieważne. O. Jej, mamy naszą chatę księżycową. To wygląda kurwa jak jakiś dungeon w Skyrimie. No dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Można customizować wszystko, jak widzicie, to co ma w łapie. Okej, czy ja coś mogę później z Dita jeszcze zrobić? Nie. Diet jest bezużyteczny. Będę musiał go wyrzucać. To by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Komentujcie, czy ma być dłuższe odcinki, krótsze, czy wam się podoba gra, czy macie zamiar jakoś ją wspierać, nie? I to by było na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, no i cześć.